Mamy w mieście 50 aldermanów, to jest 50 radców, którzy doradzają naszej majorce, tej Lightfoot. I tak doradzają, że po prostu nasz zoning przenoszą z miesiąca na miesiąc, aby wszystko zniszczyć, aby nie było tych kościołów, tych zoningów, tych historycznych miejsc. Tylko tutaj jedna dziura na katedrze robi furorę globalną. Wszystkich przywożą, żeby pokazać, ale pokazać tak piękne 150-letnie kościoły, to nie ma takiego, który by to zrobił. Dlatego od wszystkiego mamy globalny autobus z Al Capone sobie przyjechał, tak. A my tu stoimy, biedni, i modlimy się o przemianę serca mieszkańców Chicago i całej Ameryki. Bo Ameryka po prostu już jest koniec tej Ameryki. Koniec. Bandytyzm, zbrodnie, mordowanie, aborcje. Kościół to jest tylko wizyta na łapę, branie Eucharystii. Wszystko jest powalające. Jesteśmy na obchodach Powstania Warszawskiego. 78. rocznica tu na Mary Hill. Rokrocznie odbywa się obchody Powstania Warszawskiego. Celebrowana jest msza. Personalną niezależność, elitarność, nieprzeciętność. Warto. Naprawdę warto było wówczas. Nie zatracić człowieczeństwa, które łatwo zatracić w doświadczeniu wojny. Walczyli również z jego metodami, akcentując prawość charakteru i mentalność. Tu się nie da już nic dopowiedzieć. Honor, Bóg i ojczyzna było najważniejsze dla tych ludzi. A teraz wszyscy ci, którzy tutaj znaleźli się na ziemi amerykańskiej, pomarli. To jest właśnie ta część poświęcona. Tutaj leżą na tym cmentarzu. Wszyscy, którzy uratowali się jakby. Jeszcze przeżyli trochę lat działając na rzecz Polski. Pośród intencji prześladowanych z powodu wiary, o siły duchowe i fizyczne, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji rządzących o korzystanie ze swej władzy jedynie w dobrych celach. Piękna ta uroczystość organizowana przez siły zbrojne, grupę Arka Cimocha. Stałością duszy mej, mój Bóg w tym sakramencie. Także do apelu.
zakładały walkę. Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Chicago, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu poległych przy pomniku polskiego żołnierza w Nice, aby oddać hołd powstańcom i mieszkańcom Warszawy, poległym za wolną Polskę. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W, rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej, żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych ruszyli do heroicznego boju. Dziś pochylamy głowę w zadumie i zdziwieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas powstania warszawskiego. Stańcie do apelu! Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 1. Obwodu Śródmieście Południe, pułkownika Jana Szczurka Cergowskiego, pseudonim Sławbor, batalionów Miłosz, Ruczaj, Zaręba Piorun, Iwo, Bełk i Korpusu Bezpieczeństwa Soku, 3. Batalionu Pancernego, zgrupowania Gryska, batalionów Tur, Tum i Odwen 2 oraz oddziału 5. Zgrupowania Siekiery i Pułkownik Pochodniego. Przywołuję żołnierzy 5. Obwodu Pogotów pod dowództwem pułkownika Józefa Rokickiego, pseudonim Karl, pułków Paszka i Marynura, batalionów Bałtyk, Odwen, Olwa, Olza, Karpaty, Ryś i Oaza, dywizjonu 7. Pułku Łanów Lubelskich, 1. Pułku Szwoleżerów, 1. Dywizjonu Artylerii Kornej BEM oraz grupy artyleryjskiej Granat. Stań się do apelu! Mieszkańcy Chicago i okolic, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci. 79. rocznicę apogeum ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Poleszu i Lubelszczyźnie oraz Małopolsce Wschodniej, dokonanego przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, SS Galizen i Ukraińskich Formacji Kolaboranckich oraz Cywilną Ludność Ukraińską. Aby przywołać polskich żołnierzy poległych w obronie ojczyzny oraz upamiętnić męczeństwo naszych rodaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zaatakowanych przez sowieckiego agresora we wrześniu 1939 roku, żołnierzy ochrony Korpusu Pogranicza, Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna i Lwowa. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!